3 minuty po 21 rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania w Tobie FM, a rozpoczynamy ją od rozmowy. Patryk Michalski, dziennikarz i publicysta portalu Wirtualna Polska. Cześć, witam Cię. Dzień dobry, bardzo miło. Cześć Patryk, bardzo się cieszę, że znalazłeś czas na spotkanie ze mną i ze słuchaczami, bo nie trudno się domyśleć, że czas jest intensywny i gorący. To prawda i to jest już któryś miesiąc. Najpierw mieliśmy kampanię wyborczą, super szczególny czas dla dziennikarzy politycznych, bo dużo się dzieje. Później same wybory, po wyborach, no i jesteśmy już od 15 października, trochę czas minęło, a cały czas dużo się dzieje, więc rzeczywiście jest sporo pracy, więc cieszę się, że nam się udało i że będziemy mogli trochę o tym porozmawiać. Patryk, jeśli pozwolisz, nie będę zadawał pytań, które zadają wszyscy dziennikarze, albo nie będę pytał o rzeczy, o które cię pytają generalnie w mediach, albo ty rozmawiasz z politykami, bo sam jestem, przyznam szczerze, niektórymi wątkami zmęczony po prostu. I chciałbym porozmawiać o czymś innym zdecydowanie, ale pewnie. Ale powiedz mi taką rzecz. Jak to się stało w ogóle, że zostałeś dziennikarzem? To się stało dość naturalnie. Tak to sobie wymyśliłem. Wydaje mi się, że na przełomie szkoły podstawowej i gimnazjum pomyślałem sobie, że bardzo mnie to interesuje, że chciałbym spotykać ludzi, którzy są dla mnie interesujący. Najpierw tak o tym myślałem, później doprecyzowałem, że chciałbym opowiadać o tym, co dzieje się w Sejmie, bo są tam podejmowane ważne decyzje, które mają wpływ na każdego z nas, na ciebie, na mnie, na nasze rodziny, na przedsiębiorców, na różne grupy społeczne. I że chciałbym to tłumaczyć, pokazywać, w jaki sposób ci politycy, którzy są wybierani, później pracują nad konkretnymi rozwiązaniami. No i tak to się stało. A teraz zadałeś mi to pytanie, to sobie właściwie pomyślałem, że to się zaczęło jeszcze wcześniej, bo w pierwszej klasie szkoły podstawowej nasza klasa wymyśliła sobie gazetę, która nazywa się Moja Szkoła. Przygotowana odręcznie. My jeszcze później kserowaliśmy i sprzedawaliśmy za 50 groszy, a dochód z tej gazety był przeznaczany na jakieś rzeczy, które kupowaliśmy do naszej klasy. I pamiętam, że moim pierwszym wywiadem, jaki przeprowadziłem, był wywiad z Alonem, który przyjechał z rodzinnego z Lubania. A przyjechała w obrzeżach mnie odnaleźć średniowieczną, gdzie historia związana, wydało mi się to fascynujące. Chciałem, żeby ten archeolog o tym opowiedział. I chyba to był właściwie jeden z pierwszych wywiadów, jaki przeprowadziłem w życiu. A czy to nie jest tak, że miałeś do czynienia też z radiem trochę? Czy mi się coś pomyliło? Nie, nie pomyliło ci się, absolutnie. To była, teraz opowiedziałem o tych takich pierwszych myślach w ogóle o dziennikarstwie w dzieciństwie, ale ta przygoda na serio z dziennikarstwem zaczęła się od studiów. Studiowałem dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim i właściwie od pierwszych tygodni studiów zacząłem pracę w mediach studenckich. Wpierw w telewizji studenckiej Uniwersytet TV, później w Radiu Campus, studenckim Radiu Campus. I stamtąd zaczęła się tak naprawdę moja dziennikarska droga i po jeszcze pracy
przez chwilę w TVN24, w Polsacie, po pisaniu w gazecie. Trafiłem do RMF FM, więc tak zdecydowanie miałem długi epizod radiowy, który wiódł od Radia Studenckiego, Radia Campus, przez RMF FM. Później trafiłem do Wirtualnej Polski. No i zajmuję się głównie dziennikarstwem politycznym, chociaż zdarza się, że oprócz polityki relacjonowałem na przestrzeni lat różne kryzysy, na przykład kryzys społeczno-ekonomiczny, humanitarny w Wenezueli. Relacjonowałem sytuację po trzęsieniach ziemi, po zamachach terrorystycznych, więc czasami w takich też trudniejszych warunkach niepolitycznych zdarzało mi się pracować. No i już w Wirtualnej Polsce teraz pracuję o pierwszych godzinach rosyjskiej inwazji na Ukrainę, bo kiedy to wszystko się zaczęło, 24 lutego, byłem w Kijowie, w centrum tych wydarzeń. Jakie to jest, może moje pytanie będzie banalne być może, ale w takiej sytuacji, ale jakie to uczucie jest, widząc to wszystko, być w centrum tych wydarzeń? Z jednej strony to jest takie uczucie, że doświadczasz sytuacji, o której wiesz, że inni będą czytali w podręcznikach i ty też pewnie będziesz o tym czytał. Więc jest to bardzo unikalne, ale z drugiej strony masz też świadomość, że występujesz w roli dziennikarza, który musi mimo jakichś emocji, być może mimo jakichś lęków, starać się opowiedzieć o tym całkowicie profesjonalnie, wyłączając te takie odruchy, a przynajmniej przede wszystkim w tych historiach, przecież nie szczególnie skupię się teraz na Ukrainie i na wojnie w Ukrainie, w ogóle trzeba wyłączyć siebie, w tym sensie, że to nie było opowiadanie o tym, co ja czuję, co ja widzę, co ja myślę, chociaż dla mnie to była bardzo nowa sytuacja. Nigdy przecież nie przeżyłem wybuchu wojny, czy wtargnięcia, rozpoczęcia, kontynuacji, nasilenia rosyjskiej inwazji. A tak naprawdę to, co ja wtedy czułem, było zupełnie nieważne i musiałem to wyłączyć. Dopiero później gdzieś po powrocie miałem czas, żeby o tym pomyśleć. To najważniejsze były emocje, odczucia, fakty, które dotyczyły tych ludzi tam na miejscu, których to dotyczyło, to, że w ciągu kilku chwil musieli się często spakować, zdecydować o tym, co będą robili w najbliższych dniach, czy wyjeżdżają ze swoich domów. Matki, żony musiały się często pożegnać ze swoimi mężami, synami, którzy decydowali się dobrowolnie, że idą walczyć. Więc to było bardzo dużo ludzkich emocji, o których ja musiałem opowiadać, starając się wyłączyć własne emocje po to, żeby jak najwierniej odtworzyć to, co się działo tam na miejscu. Podziwiam cię, bo mi się wydaje, że będąc na twoim miejscu, nie wiem, tak mi się wydaje, ja miałbym z tym kłopot ogromny. Powiem ci, że gdy rozmawiali już przed, to bym pewnie powiedział to samo do kogoś. To znaczy, w takiej czysto hipotetycznej sytuacji nie wyobrażałem sobie, że będę w stanie to odnaleźć, a nagle okazało się, że organizm też w takiej sytuacji działa na tak dużej adrenalinie, przynajmniej u mnie tak to działało, że to się wszystko udało. I nawet jak o tym mówię, to wydaje mi się trudne, że to było w rzeczywistości, no właśnie ze względu na to, że ten poziom adrenaliny był tak wysoki, że jakoś to zadziałało. Chociaż teoretycznie też bym pomyślał przed tym, że nie dam rady, że to nie dla mnie. Więc myślę, że takie sytuacje dopiero da się zweryfikować, wiesz, kiedy one nas zastają, że nie ma możliwości wcześniej przewidzieć, czy byśmy dali radę, czy nie. Także to jest bardzo, wydaje mi się, takie normalne, wiesz? Aha. Czyli mam taki wniosek z tego, co opowiadasz, że adrenalina w takich sytuacjach może pomóc trochę. Oj tak, bardzo, bardzo.
Naprawdę myślę, że adrenalina w tej sytuacji potrafi pomóc. A czy to jest tak, Patryk, że od zawsze interesowała cię polityka, czy od Tak. pewnego czasu dopiero? Właściwie od kiedy pamiętam. Od kiedy pamiętam, oglądało się u mnie różne serwisy informacyjne. Jako jeszcze naprawdę małe dziecko, takie 5-letnie, oglądałem obrady Sejmu z moim dziadkiem. Zawsze śledzę też mimowolnie trochę. Słuchałem, co interesowało. Samo miejsce wydawało mi się interesujące, ciekawiło mnie, jak wygląda. Chciałem wiedzieć, jak wygląda Sejm, jak wygląda od środka, jacy ludzie tam pracują. Bardzo, bardzo mnie to emocjonowało jako dziecko. Na samą myśl o tym, że mógłbym tam być, no, sprawiało mi to przyjemność, kiedy o tym myślałem, kiedy śledziłem te obrady, więc tak, no, od zawsze. A masz takie momenty, obserwując, jak rzeczywiście wygląda ta sejmowa rzeczywistość, to masz takie momenty, że czasami zastanawiasz się, co ty tutaj robisz w ogóle? Nie, chyba tak nie mam. Wiem raczej, co robię, wiem, co chcę robić. Jestem tam, żeby pytać polityków, żeby patrzeć im na ręce, żeby weryfikować ich decyzje, żeby rozliczać ich z obietnic, żeby pytać o rzeczy, które budzą emocje, zainteresowanie, żeby dopytywać, w jaki sposób stanowią prawo, czy pamiętają o swoich wyborcach, którym obiecywali różne rzeczy, na przykład uczniom, na przykład konkretnym przedsiębiorcom, którzy pamiętają, co konkret partie obiecywały, więc trzeba o tym im, myślę, czasami przypomnieć. Też widzę to zadanie, też chciałbym, żeby ludzie mieli świadomość tego, co się dzieje, dlatego bardzo cieszy mnie, że w tych wyborach zainteresowanie obradami Sejmu jest duże. Cieszy mnie to, że ludzie sobie włączają na YouTubie obrady Sejmu. Nawet jeśli robią to czasami dla żartów, to myślę, że to jest dobre, że ludzi to interesuje. A nie masz takiego wrażenia, że marszałek Hołownia to spowodował? Wydaje mi się, że to spowodowało naprawdę szereg różnych osób i wysoka frekwencja, to znaczy w dużej mierze ludzie zagłosowali, bo chcieli albo wyborcy PiS-u, żeby PiS został u władzy, albo wyborcy innych partii, żeby odsunąć PiS od władzy. I wszyscy ci, którzy poszli tak gremialnie do wyborów, bo mieliśmy historycznie wysoką frekwencję, chcieli zobaczyć, jak ci, których wspierają albo nie wspierają, zachowują się w tej nowej sytuacji. I na pewno to, że marszałek Szymon Hołownia jest trochę, albo był do tej pory trochę z boku tej polityki, że prowadził słynne talent show, powoduje, że on przyciąga. Ale ludzie chcą też zobaczyć, jak na przykład Jarosław Kaczyński radzi sobie jako opozycja. Chcą zobaczyć, jak Donald Tusk po powrocie w fotelu premiera zachowuje się, w jaki sposób zobaczyć to, na co zagłosował. Czy te pomysły, za które poparli, idąc do urn wyborczych, są realizowane? Chcą zobaczyć, czy w Sejmie jest bardziej śmiesznie, czy strasznie? Czy politycy łapią się za głowy, czy są w stanie dyskutować nad czymś poważnie? Ale w pewnym sensie też to, że Szymon Hołownia jest dość sprawny, barwny też retorycznie, pracował w telewizji, więc retorycznie pewnie może być dla wielu wyborców ciekawe. Myślę, że tak, że on w jakiś sposób wpłynął, ale że jest tylko składową. Że to nie jest tak, że jedna osoba wyłącznie jest w stanie Jasne. To zrobić. To zbieg Jasne. Tych okoliczności. Wiesz, ja się uśmiechnąłem, jak opowiadałeś, że jako małe dziecko oglądałeś obrady Sejmu, bo ja pamiętam, kiedy
Obrady Sejmu były codziennie o godzinie 9 i powiem ci szczerze, że jak jakiś czas temu wprowadzono obrady Sejmu o godzinie 9 albo w godzinach porannych czy to południowych, to tak sobie pomyślałem, kurczę, to tak samo jak 20 czy 30 lat temu. Tak było normalnie po prostu. Tak, ale nie czuję, że ludzie oglądają. Wiesz, że mają świadomość, że są świadomymi uczestnikami tego. Chciałbym, żeby tak zostało. Bardzo się cieszył, gdyby ludzie tak nie tylko na początku, tuż po wyborach, śledzili, tylko żeby to był taki dłuższy proces. No zobaczymy, jak to będzie dalej. Ja też mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało nadal, powiem szczerze, bardzo bym chciał. Ale chciałem cię zapytać o jedną rzecz, bo chciałem wrócić do tej sytuacji związanej z Grzegorzem Braunem poprzez gaszenie przed niego gaśnicą świec chanukowych. Pytam cię o to nieprzypadkowo, bo byłeś przy tym, prawda? Kiedy to się stało, Tak, byłem. czy mógłbyś ze swojej perspektywy opisać, co się tam tak naprawdę wydarzyło? Mieliśmy do czynienia z uroczystością, która się odbywała w Sejmie, świece chanukowe. Zgodnie z tradycją, która jest kontynuowana od wielu, wielu lat w polskim Sejmie, zostały zapalone. Było tam sporo gości, uczestników, i w tym czasie no, też odbywały się obrady. Ja wtedy miałem wejście na żywo z wiceministrem rolnictwa Michałem Kołodziejczakiem z Koalicji Obywatelskiej. Tak. Rozmawialiśmy. To była rozmowa na żywo, zdążyliśmy ją zakończyć. Stałem stosunkowo niedaleko tego miejsca, gdzie te uroczystości się skończyły. I nagle usłyszałem świst, co odciągnęło moją uwagę i zobaczyłem chmurę dymu. Tak mi się wydawało, że to jest chmura dymu. Wiedząc, że dzieje się coś niezwykłego, co, ale telefon i chciałem tak zrobić, żeby pokazać, sytuacja nie tylko w Sejmie. Bo jeszcze nie wiedziałem, że to zgaszenie tych świec. Było to zamieszanie, ten harmider, a dopiero później zobaczyłem, co się dzieje na miejscu. No, reagowałem tak bardzo naturalnie, to znaczy z niedowierzaniem pytam Grzegorza Brauna, panie pośle, co pan zrobił, jak pan Tak, mógł? bo to był I twój głos. Ja pamiętam, to był twój głos. tak, i to przejęcie wydaje mi się, że słychać, chociaż tak jak też mówiłem, staramy się zawsze jako dziennikarze, żeby to było zawsze bardzo profesjonalne, bez emocji, to trudno było tutaj ukryć te emocje w głosie. No bo zobaczyłem kobietę, która jest cała w tym proszku gaśnicowym. To było bardzo takie nieprzyjemne drapanie w gardle. Trudno było złapać oddech, a ta kobieta, która została potraktowana gaśnicą przez Grzegorza Brauna, no była cała właśnie w tym proszku. To było wręcz niewyobrażalne, nieprawdopodobne. I wtedy też w wirtualnej Polsce mieliśmy wydanie specjalne, które dotyczyło obrad Sejmu, ale dałem znać wydawcy, że musimy się połączyć, bo to jest sytuacja absolutnie niespotykana. No i zacząłem opowiadać widzom, co się właśnie wydarzyło. I tak na żywo pytałem o to uczestników tego zdarzenia, tę zaatakowaną kobietę, która zresztą później, według tego, co pisały gazety, miała problemy
z głosem, która trafiła do szpitala. No, niewyobrażalna sytuacja. No i mamy jej konsekwencje, dlatego że dzisiaj marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował o tym, że do Sejmu wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi, tak. Więc na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu on może być głosowany, więc no nie tylko z tego powodu, bo i marszałek Hołownia pomocy będzie dużo. Podpisał ten dokument. A mówisz o... O uchylenie immunitetu Braunowi. On musi zostać jeszcze przegłosowany, bo to Sejm głosuje uchylenie immunitetu. Przepraszam cię, po prostu taką miałem informację z TVN24. Taką informację widziałem, dlatego... No, jasne, być może marszałek technicznie podpisał jakiś dokument, to oczywiście niewykluczone, ale żeby prokuratura na przykład, jeśli będzie chciała tutaj postawić zarzuty, jeśli by tak było, no to wtedy Sejm musi posłowi uchylić ten immunitet w głosowaniu, więc formalnie musi się odbyć nad tym głosowanie. Jasne, jasne. Chciałem cię zapytać o jedną rzecz, bo właściwie od kilku dni o tym dyskutowano, bo Sąd Najwyższy miał orzec, czy wybory 15 października są ważne. Miał stwierdzić o ważności wyborów. I istniały takie obawy, że biorąc pod uwagę to, jak dziś jest skonstruowany Sąd Najwyższy, że może podważyć ważność tych wyborów, jednak stało się inaczej. I powiedz mi, czy twoim zdaniem, czy możemy być spokojni my jako wyborcy, że tutaj nic specjalnego się nie wydarzy, że już niczego nie da się tak naprawdę podważyć, choć zapewne opozycja będzie jeszcze próbowała, ale powiem ci, że jak do mnie dotarła ta informacja, to pierwsze co pomyślałem, no i wszystko jasne. Wątpliwości dotyczą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. To jest jedna z izb, która została powołana podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ona jest kwestionowana, została zakwestionowana przez Polski Sąd Najwyższy ze względu na wątpliwości co do jej niezależności, tak. Ale została też zakwestionowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tak nakreślając słowem wstępu, ale prawnicy zwracali uwagę, to jest ich interpretacja, no ja nie jestem prawnikiem, więc mogę tutaj powoływać się na głosy niezależnych prawników, że kompetencja dotycząca stwierdzenia ważności wyboru jest kompetencją, jest czystą deklaracją, to znaczy jest przystawieniem pieczątki pod stwierdzeniem stanu rzeczywistego. To znaczy Sąd Najwyższy ocenia protesty, które są wnoszone, ale tak naprawdę potwierdza po prostu pewną rzeczywistość. Widzieliśmy, że wybory wolne w Polsce się odbyły, że ludzie mieli prawo pójść i zagłosować, tak. Że poza drobnymi, pewnie jakimiś incydentami, które zawsze mogą się zdarzyć, te wybory się odbyły. W związku z tym ta kompetencja przez prawników jest określana jako deklaratoryjna, jako coś, co jest właściwie stwierdzeniem. I prawnicy zwracają uwagę, że nawet ta nieprawidłowo powołana izba, ona tak naprawdę stwierdza fakt, że to jest formalność.
I nawet jeśli ta formalność nie zostanie wypełniona przez izbę, która jest uznawana w pełni przez wszystkich, nie budzi kontrowersji, to to i tak nie wpływa na sam fakt, że wybory były, ludzie zagłosowali tak, jak zagłosowali, utworzył się rząd, więc tutaj zagrożenia co do tego nie ma. To znaczy ja nie znam poważnych prawników, którzy mówiliby, że ta izba może orzec, że wybory są nieważne i że nie wiem, nagle musimy rozpisać nowe. To nie jest zupełnie ta kompetencja i dzisiaj zgodnie z tymi przewidywaniami tak się stało, ta ważność wyborów została stwierdzona. A jeśli pytasz, czy coś może się jeszcze wydarzyć, no polityka jest bardzo w ostatnich dniach intensywna, trudno też przewidywalna, chociażby ze względu na sprawę Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, skazanych prawomocnym wyrokiem. Prawo i Sprawiedliwość stara się przekonać prezydenta swoimi publicznymi wypowiedziami, że jeśli ci dwaj skazani politycy, byli posłowie, nie zostaną przywróceni, nie wiem w jakim trybie, chociaż dzisiaj usłyszeliśmy, że pan prezydent chce ich ponownie ułaskawić, to według PiS-u ustawy wychodzące z tego Sejmu mogą być nieważne. Ale prawnicy w tej sprawie uspokajają i mówią, że taka sytuacja absolutnie nie będzie miała miejsca. Więc jeśli mówimy o rzeczywistości to takiej prawnej i twardo stąpamy po ziemi, to byłbym spokojny. Jeśli chodzi o polityczne emocje, to myślę, że tutaj opozycja obecna będzie grała na takie rozedrganie emocji i przekonywanie, że opcja wyborów jest możliwa. Z mojego punktu widzenia, słuchając ekspertów, uważam, że na razie podsycanie tych emocji w sprawie wyborów nie służy Prawu i Sprawiedliwości, że to jest, bo te wybory że były to jest niedawno. Mało prawdopodobne? Tak, wydaje mi się to mało prawdopodobne, aczkolwiek wszystko jest w rękach prezydenta tak naprawdę, bo ale, to by było bardzo ale powiedzmy, że, ale powiedzmy, że ustawy budżetowej zawetować nie może. Tak, no tak prawnicy tutaj uspokajają, aczkolwiek to prezydent ma narzędzia polityczne. Zobaczymy, jak prezydent się zachowa. Myślę, że jednak te zapowiedzi polityków PiS-u nie przetrwają weryfikacji z rzeczywistością i do wyborów przyspieszonych nie dojdzie. Poza tym politycznie Prawo i Sprawiedliwość nie ma przecież wcale żadnej gwarancji, że gdyby takie wybory czysto teoretycznie były, to że uzyska wynik lepszy, bo ludzie mogliby się ich przeciwnicy jeszcze bardziej zmobilizować i doprowadzić do tego, że Prawo i Sprawiedliwość miałoby jeszcze mniej głosów. Tak, to by tak naprawdę im nie pomogło, prawda? Nawet jeżeli byłyby... Jest taki scenariusz. Tak, tak. Muszę ci powiedzieć, że odkąd mamy siebie, że tak powiem, znajomych na Facebooku, czytam twoje publikacje, które to nie są może twoje do końca publikacje, ale udostępniasz tam wiele publikacji z Wirtualnej Polski. Też byłem na bieżąco, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące z Telewizją Polską. Jeżeli mogę się z tobą podzielić takimi refleksjami, bo ja wiem, że zdania są różne, czy minister Sienkiewicz zrobił to zgodnie z prawem, czy zrobił to legalnie. Wiem, że są takie dyskusje. Ale Patryk, powiem ci z perspektywy wieloletniego obserwatora, który z boku obserwował to wszystko, co
się działo w telewizji publicznej przez ostatnie lata. I powiem ci, że ja, kiedy to się stało, poczułem ogromną ulgę. Słyszałem też takie opinie, tak. Natomiast no, my jako dziennikarze musimy zwracać uwagę na różne aspekty. I być może, biorąc pod uwagę to, jaka była narracja w telewizji publicznej, być może to musiało być po prostu w tak drastyczny sposób przerwane. Może inaczej się nie dało tego zrobić. No, ja przy podkreśleniu absolutnie, że telewizja w trakcie tych ostatnich 8 lat była tubą propagandową, szczuła na różne grupy społeczne, dzieliła środowiska różne, nauczycieli, lekarzy, osoby z niepełnosprawnościami, gejów, w ogóle osoby LGBT. To było absolutnie nie do zaakceptowania. Coś, co z dziennikarstwem nie miało nic wspólnego. Pełna zgoda. Zadaniem dziennikarza jest patrzenie władzy na ręce i patrzenie w jaki sposób, jakimi metodami to robią. To wyborcy o tym decydują, ale my jako dziennikarze musimy też zwracać uwagę na fakty i absolutnie pełna zgoda, że TVP w takim kształcie byłaby absolutnym skandalem. Jednak nie możemy jako dziennikarze pomijać tego, że sąd odmówił wpisania nowego zarządu TVP, uznając, że jednak ta zmiana była dokonana niezgodnie z prawem. Natomiast mówię o tym pierwszym kroku, bo później sam minister zdecydował się na postawienie tych spółek medialnych w stan likwidacji. I ta decyzja nie została zakwestionowana. Więc tylko pozwól proszę, że dokończę, że ten drugi krok był mniej, przynajmniej według sądu, bo sądy już w niektórych miejscach to potwierdzają, wpisują likwidatorów, potwierdziły te decyzje, więc my mówimy tylko o tym pierwszym kroku. I dziennikarz, ja przynajmniej tak widzę swoją rolę, też nie jest od usprawiedliwiania, to znaczy dziennikarz nie może mówić, że cel uświęca środki, bo tych metod było bardzo dużo i przy czym zastrzegam, że TVP wymagało natychmiastowej zmiany, to jednak muszę dostarczyć też moim odbiorcom pełnię informacji na temat metod, na temat tego, jak one są oceniane. No i stąd jasne. Właśnie tak robimy. No. Nie oceniając tego w żaden sposób, tak? Tylko po prostu, że taka sytuacja miała miejsce. To znaczy w pewien sposób też oczywiście jakoś to oceniamy, czy poddajemy ocenie w rozmowie z prawnikami, bo to jest bardzo ważne, ale jednak po prostu my musimy, nie możemy tego przemilczeć. O tak, dajemy naszym odbiorcom pełne spektrum tych wydarzeń, wskazując również na te kontrowersje, bo to przecież nie są moje wątpliwości. To były wątpliwości wyrażone przez Rzecznika Praw Obywatelskich, przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, przez różne osoby i my im dajemy cały ten wachlarz informacji, żeby mieli pełnię wiedzy. Mhm. A czy teraz zdarza ci się obserwować media publiczne? Tak, zdarza mi się, obserwuję je. Dzisiaj nawet byłem pierwszy raz gościem w TVP. Wow! I tak, miałem przyjemność wziąć udział w dyskusji prowadzonej przez Karolinę Opolską w TVP Info razem z Dominiką Długosz i Marcinem Makowskim. I to było właśnie, to była moja pierwsza wizyta w TVP Info. I w twojej ocenie, czy faktycznie media publiczne w obecnym stanie są
dużo bardziej obiektywne? Ja uważam, że w ogóle nie można porównywać tego, co było, bo nawet jeśli ktoś ma jakieś zastrzeżenia do poszczególnych materiałów, no to przede wszystkim mamy jakieś podstawy. Pokazywane są konferencje prasowe premiera i przemówienia lidera opozycji, tak jak dzisiaj. Przecież TVP pokazywała protest Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniejsza propagandowa TVP nie pokazywała niemal żadnych konferencji czy protestów z udziałem głównych partii opozycyjnych. Więc uważam, że absolutnie to są różne telewizje. Tamta telewizja była tubą propagandową, ta, nawet jeśli nie doskonała, no to jednak jest telewizją, w której pracują dziennikarze, przynajmniej w zdecydowanej większości. Ci, którzy w głównej mierze przygotowują te programy, chociaż ja też, że to nie jest tak, że jestem bezkrytyczny. Zwracałem uwagę na to, że kontrowersyjne wydawało się pozostawienie przy pracy wydawców programów TVP Tak, czytałem o Info. tym na Wirtualnej Polsce, prawda? Tak, dlatego że no, ludzie, którzy łamali zasady dziennikarskie, no, z dnia na dzień nie wydaje mi się, że będą wyznacznikami tych standardów. No ale to jest dłuższa dyskusja, to znaczy no, te zmiany widać i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. To czego tak naprawdę powiedz mi? PiS próbowało bronić, jeżeli chodzi o media publiczne. Ja myślę, że to był tylko pretekst. To było bronienie no, swojej tuby propagandowej, dlatego że to była tuba propagandowa jednej partii, nawet nie całego obozu, bo Zjednoczona Prawica przecież składa się z Prawa i Sprawiedliwości, z Suwerennej Polski, z innych pomniejszych ugrupowań. I był taki moment, że w ramach tych wojen wewnętrznych Zjednoczonej Prawicy partia Zbigniewa Ziobry i polityków związanych ze Zbigniewem Ziobrą nie pojawiała się na przykład w polskim radiu, czy było ich mniej w telewizji. Więc no, to ta sytuacja pokazuje, jak w szkle, że jak przez lupę widać, że politycy Prawa i Sprawiedliwości wybierali, kto może być, Tak. jaka narracja ma być forsowana, to jest sytuacja niedopuszczalna. Więc nie wiem tak naprawdę, czego chcieli bronić politycy PiS-u. Myślę, że to był dla nich jakiś taki pretekst. Ja ci powiem, jeśli mogę, miałem też osobiste doświadczenia, jeżeli chodzi o osoby związane z telewizją polską za tamtej władzy. Dla mnie na przykład rzeczą absurdalną było to, oczywiście nie każdy się do tego stosował, to było każdego indywidualne podejście, ale na przykład powiem ci, mogę powiedzieć nazwisko, bo nieraz o tym rozmawiałem chyba z profesorem Matczakiem, mówiłem mu o tym. Że na przykład zaprosiłem, dajmy na to, Idę Nowakowską, prawda? Do rozmowy tak jak ciebie. No i słyszę na przykład od Idy Nowakowskiej, że ona musi mieć zgodę zarządu telewizji polskiej, zgodę na wystąpienie u mnie w programie. Co mi się wydawało rzeczą absolutnie absurdalną i formalnością mi się wydawało, bo z jednej strony myślałem sobie, kurczę, no przecież ci ludzie są dla ludzi. To prawda, chociaż te kontrakty są różne. Nie chcę tutaj usprawiedliwiać, ale też myślę, że nie powinieneś tego brać personalnie, że
No Ja być wiem, może tylko nie, ci nie chcę mówię oceniać. o takim zjawisku, nie? Tak, Bardziej o to mi rozumiem. chodzi. Rozumiem. Przepraszam, mój pies zaczął szczekać, gdyby go było słychać, ale chyba A jak ja już cię podszedł bliżej, to już tak. od jakiegoś czasu nie widzę, powiem szczerze, mam Ja ciebie. też i zastanawiałem się, co się wydarzyło, bo też cię nie widziałem. Nie wiem dlaczego. Zamazanego cię widzę totalnie. Ale wróć. Próbuję jeszcze raz włączyć Okej. i wyłączyć, nie wiem. Teraz nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy jest lepiej. A spróbuj jeszcze raz, może włączyć i wyłączyć. Kamera. Tak. Próbuję, włączam i wyłączam. Okej, dobra, ważne, że się słyszymy. Wróćmy do Tak. rozmowy. Tak jest. Także tylko ci mówię stricte, czego doświadczałem właściwie, nie? Jasne, rozumiem. W tym sensie. Jasne. Ale rzeczywiście teraz są takie momenty historyczne, kiedy w Teleekspresie wita się Maciej Orłosia. Ja przyznam szczerze, że czytam komentarze ludzi i naprawdę czasami się uśmiecham, bo ktoś na przykład pisze, że czuje się o 20 lat młodszy po prostu, No tak. oglądając Teleekspres. Także to są takie niesamowite rzeczywiście zjawiska. Tak. No. Patryk, bardzo ci serdecznie dziękuję za tą rozmowę, że znalazłeś czas na to spotkanie. Ja też bardzo dziękuję. Jestem pod wrażeniem listy gości i naprawdę wow, wielki szacunek, że masz taki dar, który jest niezbędny, żeby być dziennikarzem, tak jak ty, tę ciekawość. Więc ogromny, ogromny szacunek za to, co robisz. A tym bardziej od ciebie to słyszeć, to tym bardziej jest mi miło. Bardzo jest mi miło i trzymam kciuki, no i też będę śledził, więc do zobaczenia, do usłyszenia, do przeczytania. Proszę, nie rozłączaj się jeszcze ze mną, dobrze? Zrobimy Dobrze. zdjęcie. Informuję cię, że obraz się odblokował, jakby co. Super, ja u ciebie też właśnie zacząłem widzieć, więc też tak widzę, że i Okej, chyba też. naszym gościem był Patryk Michalski, dziennikarz i publicysta Wirtualnej Polski. 14 minut do 22, już prawie koniec, ale jeszcze wejdę na kilka minut, żeby powiedzieć, kto będzie naszym gościem w poniedziałek. Dzięki, Patryk. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.